Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry Państwu w Radiu Orzysz. Spotykamy się dzisiaj w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W związku z tym Tydzień Bibliotek promuje czytelnictwo. Chciałbym zaproponować Państwu następną z publikacji naszego orzyskiego muzeum w ramach serii Krajobraz kulturowy Ziemi Orzyskiej. A książka jest wspomnieniowa. Czyli pamiętam takie miasto, Arys. I zaprosiłem w związku z tym autorów tej publikacji. Pani Katarzyna Galczak oraz pan Jacek Foszczyński. Książka jest zbiorem wspomnień z naszego miasta. Oczywiście zaopatrzona we wprowadzenia autorów. Ale podstawowe pytanie. Orzysz, małe miasteczko. Skąd ten pomysł? Dlaczego pani Katarzynie Galczak przyszło do głowy, żeby grzebać w jakichś starych annałach, wygrzebywać jakieś wspomnienia, jeszcze do tego z przedwojnia, z niesłusznego okresu naszej historii orzyskiej? To chyba wynika z takiej prostej cechy ludzkiej, ciekawości i niedosytu, bo przez cały czas te wszystkie pocztówki, które przewijają się czy w internecie, czy gdzieś tam są przedrukowywane w różnego rodzaju publikacjach, nam już się w większości opatrzyły i ten niedosyt i chęć zobaczenia prywatnych zdjęć życia ludzi, którzy tutaj przed nami byli, spowodowała, że spróbowałam wystosować odezwę do tych byłych mieszkańców. I tak też się stało. Wysłałam list do Dietricha Pejlo. Jest chyba znany większości nam, ludzi, którzy interesują się historią Orzysza. Jest autorem bardzo ciekawego albumu, również z pocztówkami. I on tenże list do byłych mieszkańców przetłumaczył na język niemiecki i umieścił w roczniku, który jest wydawany przez tę społeczność już coraz mniejszą byłych mieszkańców Orzysza. No i w ten sposób kilka osób postanowiło się ze mną skontaktować i podzielić historią związaną z Orzyszem. I to zainteresowanie tak z domu czy z pracy? Bo przecież pani pracuje w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej. Tak jest. Materiał powstał tuż przed tym, zanim zaczęłam pracować w muzeum, bo to się tak trochę zbiegło ze sobą. A zainteresowania... Tak jakby autor albo ten impuls, jeżeli tak mogę powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało brzydko, siedzi obok mnie. Jest to mój były nauczyciel historii. Ja zresztą to zawsze powtarzam, że miałam tę przyjemność trafić na nauczyciela historii, który po prostu mnie tym przedmiotem zainteresował. I to nie w taki sposób, żeby uczyć się dat, tylko żeby poszukiwać nawet w kwestii tworzenia wstępu czy opracowywania materiału. Zastosował dokładnie tę samą metodę, którą stosował w momencie, kiedy byłam uczennicą liceum, czyli na zadawane przeze mnie pytanie nigdy nie było odpowiedzi wprost, tylko była odpowiedź poszukaj. Czy to dobrze? No tak, bardzo dobrze, bo ta dedukcja jednak droga do w zasadzie prostej odpowiedzi no, powoduje, że trzeba sięgnąć troszeczkę głębiej, trzeba trochę pomyśleć i pobawić się w takiego... No, mini detektywa, tak? A jednak, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, przechodzimy przez kolejne etapy i zahaczamy o kolejne wątki, które też trzeba rozwiązywać. Czyli tym młodzieńczym historycznym zapłonnikiem była nasza perełka w rodzaju męskim, pan historyk, nauczyciel Jacek Foszczyński. Tak jest. Dokładnie. Jacku, ty też maczałeś w tym palce. Redaktor tomu Jacek Foszczyński. No tak, tak, nie da się ukryć, natomiast muszę się odnieść jeszcze choć przez chwilkę do tego, co Kasia powiedziała, bo spytałem się, czy to dobrze, gdy nauczyciel nie daje oczywiście takich prostych odpowiedzi, bo dzisiaj raczej młodzi ludzie oczekują prostych odpowiedzi, prawda?
Natomiast no, już tych nieprostych odpowiedzi to się tak rzadko one się trafiają, aczkolwiek są, ponieważ jest to cecha też trochę takiego badacza, prawda, który gdzieś tam potem szuka. No i jest mi tym bardziej niezmiernie miło, że mogłem tutaj wespół ze swoją uczennicą i czego Kasia nie dodała, ze swoją wychowanką, tak? Bo była w mojej pierwszej klasie licealnej, że mogłem wspólnie tutaj taką właśnie publikację dla państwa przygotować. Ja może powiem, troszeczkę tam we wstępie zaznaczyłem tej publikacji. Generalnie te badania na temat tej codzienności ożyskiej z kolei mnie zainspirowały z powodu tego, że po prostu jestem stąd. Jestem tutaj tak naprawdę całe swoje to młodzieńcze i dorosłe życie z jakąś tam przerwą na okres studiów. Wróciłem tutaj po studiach. Udało mi się szczęśliwie znaleźć pracę, którą z jakąś tam fajną radością wykonuję do dzisiaj. No i ta ciekawość, jak tutaj żyli ludzie, gdzieś tam jest ciągle obecna, ciągle jest tak naprawdę obecna, ale pamiętam lat temu już ładnych kilkanaście, gdy jakby dopadła mi fascynacja tą ożyską codziennością i raptem się okazało, że gdzieś tam w Muzeum Ziemi Piskiej znajdują się przecudowne no, źródła, tak, z których można czerpać, czyli Johannisburger Heimatbriefe, gdzie byli mieszkańcy no, powiatu piskiego. Tak. Opowiadają też między innymi o Orzyszu. To nie wiem, no, dzisiaj czy ktoś może się tak zafascynować opowieściami. No pewnie Kasia się może zafascynować, prawda? No myślę, że jeszcze Sławek, jeszcze parę osób tutaj, które to z fajną uwagą śledzą, co się tutaj wokół tych spraw orzyskich dzieje. Natomiast ja pamiętam tą własną fascynację, gdzie niemalże z jakąś tam nabożną czcią przeglądałem strony tych Heimatbriefów, szukając no, zdjęć czy wspomnień tych mieszkańców, a że w języku niemieckim no, nie byłem jeszcze wtedy za mocny, to poprosiłem kolegę, zresztą Mazura, który mi pomógł w tłumaczeniu. I tak naprawdę, tak jak napisałem we wstępie do tej publikacji, być może był to taki niezamierzony początek tego, co też z taką, widzę, wielką badawczą radością zrobiła Kasia. Zanim dojdziemy do treści książki, mam do was jedno pytanie. No, przede wszystkim chyba do Jacka, bo on dłużej w tym siedzi troszeczkę. Jak was dopadła pasja badania ożyskiej historii, tego, co było przed nami? Czy wasi znajomi, środowisko no, nie była zadziwiona tym? Nie krytykowała tego typu zainteresowania? No bo po co cofać się w tą przeszłość, a tym bardziej w tą taką bardzo trudną przeszłość przedwojnia i końca wojny, kiedy weszli tutaj Sowieci, dokonali strasznych rzeczy. No a my Polacy, powiedzmy, troszeczkę niezamierzenie, zmuszeni do tego, dokończyliśmy to dzieło. Więc... Kasia może pierwsza. No... Tak jak już wspominałam, oglądanie starych pocztówek czy zdjęć, które w pewnym momencie zaczęły się ukazywać, zdaje się w biuletynie ożyskim, w pewnym momencie taki cykl zaczął się też ukazywać. Ja pamiętam, miałam takie przemyślenia, że chciałabym się chociaż na jeden dzień cofnąć w czasie i przejść uliczkami miasta. I później z kimkolwiek rozmawiałam, to i padał temat na przykład kamienic, jak wyglądało centrum Orzysza, to każdy mówił, wiesz, chciałabym cofnąć się chociaż tak na jeden dzień i przejść uliczkami tego miasta. I okazało się, że to wcale tak nie jest, że to jest jakieś niszowe marzenie albo rzecz, o której myślą tylko wybrani. Bo Orzysz, tak jak widać na tych starych fotografiach, to malownicze miasteczko kiedyś było. Uległo przemianom, nie mieliśmy na to wpływu. A po co cofać się do przeszłości? No wydaje mi się, że... Bez przyszłości nie ma przyszłości.
To jest tak, że my się uczymy na własnych błędach i też na własnych sukcesach, żeby nie było tak, że tylko błędy w życiu popełniamy. Ale czasem dobrze się uczyć na błędach kogoś innego i popatrzeć w przeszłość, czego na przykład nie robić, czego uniknąć. Jacku, a ty jak zacząłeś? No ja powiem szczerze, że zostałem nawet lekko zainspirowany, żeby nie powiedzieć nawet wywołany do tablicy, gdy chyba po raz pierwszy w historii naszego miasta obchodziliśmy, tylko teraz, żebym nie pomylił, zdaje się, że 280. rocznicę nadania praw miejskich i wówczas... 289. Pierwszy raz, tak? Obchodziliśmy? Tak. No, nie będę się spierał, ale no okej. Okay. W każdym razie było to dawno, dawniej, prawda? I tam powstała taka myśl, że może by trochę tej historii pozbierać. Ja pamiętam, że wtedy zostałem poproszony, żeby spróbować coś znaleźć. A że wtedy no, jakby byłem na takim dużym locie, prawda, historyczno, lokalno, nie wiem, jakimś tam jeszcze. Więc z ogromnym, pamiętam, wtedy zabrałem się do poszukiwań i wbrew pozorom udało się parę rzeczy znaleźć. No, efektem tych moich ówczesnych poszukiwań jest taka historia tak, naszego miasta, która w różnych miejscach się tutaj w naszej przestrzeni pojawia. Nawet udaje mi się ją jakoś tam upowszechniać, gdzieś tam również wśród młodszych dzieci, wśród młodzieży. No powiem tylko tyle, że uczniowie, którzy w mojej szkole realizują taką regionalną ścieżkę, muszą ten mój artykuł po prostu zaliczyć i tyle. Może to brzmi trochę tak jak megalomania, prawda? Ale wierzcie państwo w dobrym tego słowa znaczeniu. No czyli gdzieś tam, prawda, tak jakoś tam taka inspiracja poszła, no i tak naprawdę się zaczęło, tak? Pojawiło się poszukiwanie dalej tych właśnie heimat briefów, różnych innych kolejnych rzeczy. No właśnie, o czym jest książka? Bo dla mnie książka jest to subiektywną historią o ludziach. I posłużę się takim przykładem, że gdzieś w mojej przeszłości zdarzył się pewna niedziela 13 grudnia, kiedy zabrakło teleranka. W historii Polski jest to dramat, a ja to wspominam bardzo miło i sympatycznie. Ja myślę, że podobnie jest z tekstem tej książki. Trudna historia we wspomnieniach bardzo młodych ludzi, dzieci, ich świat, który został zburzony. Jest to subiektywna historia, bo wszyscy pamiętamy historię swojego życia na swój własny sposób. Bardzo często jest tak, że pamiętamy wydarzenia chociażby rodzinne w inny sposób niż na przykład nasi rodzice. To, co dla nich było metodą wychowawczą, dla nas było karą. I to też jest chyba subiektywne odebranie rzeczywistości, albo zapamiętujemy niektóre miejsca, w których przyszło nam być, jako ciasne, małe, albo odwrotnie, ogromne, przestronne, a później znajdujemy się w tym samym miejscu jako osoby dorosłe i one nam się wydają malutkie. I wydaje mi się, że sama prośba o to, żeby opisać wspomnienia związane z miejscem, w którym tymże współautorom przyszło spędzić dzieciństwo, no, wiążą się bardziej z beztroską, tak? No, jak jesteśmy dziećmi, to wiele rzeczy nas omija, wiele rzeczy nie jest nam przekazywanych, wiele rzeczy inaczej odczytujemy, więc czasy dziecięce, tak jak chociażby pan Jürgen Pejlo tam wspomina historie związane ze swoimi braćmi i ich przygodami, bardziej nam się z dzieciństwem kojarzą niż jakieś tam przykre rzeczy. Przykre rzeczy raczej staramy się odpychać od siebie i wyrzucać z pamięci, tym bardziej dzieląc się z obcymi osobami. Po raz drugi pojawia się nazwisko Dietrich Pejlo. Któż to jest? Dietrich Pejlo jest byłym mieszkańcem Orzysza. Mieszkał na ulicy obecnej Wojska Polskiego i no, w 1945 roku był zmuszony opuścić to miejsce, swój dom urodzenia.
I nie pamiętam już dokładnie ile lat temu, ale to był chyba taka pierwsza publikacja na temat Orzysza, którą chcieli mieć wszyscy. Ona była napisana, jest napisana po niemiecku. Stowarzyszenie chyba pana Krzysztofa Marusińskiego, tak. MSAL, dokonało takiego tłumaczenia i to było wydane w formie takiego małego zeszyciku. I wejdę ci słowo, Kasia, dalej chcą mieć tą pozycję, a jak się zdążyłem zorientować, już po prostu jej nie ma. To nie jest ma, już tak, biały kruk. Dokładnie, bo książka ta została wydana z takiej jakby zbiórki. Stowarzyszenie to byłych mieszkańców Orzysza po prostu dokonało zbiórki, żeby wydać materiał, który został zgromadzony. I no, nakład był limitowany. Muzeum, które wydaje całą tę serię, jeżeli jest taka potrzeba, to dokonuje do druku. Natomiast ta książka nie będzie już dodrukowywana. Z tego, co mi wiadomo, ponieważ rozmawiałam z Dietrichem, to mówił, że starał się o pozyskanie dofinansowania dodatkowego. No niestety nie udało się, zbiegło się to też z pandemią, która teraz nadal trwa. Ale z drugiej strony to też przyjemnie mieć takiego białego kruka w domu. Bez wątpienia, to biały kruk. Rzeczywiście bardzo książka atrakcyjna i zrobiła na Orzyszanach wrażenie, ale na pewno nie była pierwsza. No niestety miasto Orzysz nie ma swojej monografii, ale pierwszych publikacji Pi Razy Oko 10 lat przed panem Dietrichem Pelio właśnie dokonał Jacek Foszczyński w czasopiśmie Z Nadpisy właśnie o Orzyszu, o przedwojennym Orzyszu, o sytuacji powojennej. To było chyba kilka artykułów, coś nam przybliżysz, Jacku? No oczywiście Z Nadpisy jest dostępne, można jeszcze gdzieś to dostać, na pewno w Piskim Muzeum. No tak. To znaczy, może jakby materiał ten wyjściowy, on się tam za bardzo nie zmienia, natomiast w różnych miejscach powtórnie publikując tę swoją pracę, pokazuje pewne jej fragmenty nieco szerzej. No i na przykład takim elementem był temat związany z internowaniem tutaj tych żołnierzy, tak? Dzięki którym, czy z powodu których mamy nasz pomnik tutaj w mieście, czy jakby rozwinięciem tam tych delikatnie cytowanych wspomnień właśnie w tym takim zwartym materiale, no są chociażby te wspomnienia mieszkańców z tych heimat briefów, prawda? Więc w tym kontekście można tak o tym mówić. No i generalnie bardzo się cieszę, że te wspomnienia zainspirowały no, wielu ludzi do poszukiwań, a szczególnie naszą Katarzynę, prawda? Która troszkę poszła tym tropem i powstała bardzo fajna praca, cudownie rozwijająca jakby ten no skromny jednak ten artykuł, prawda, no bo tam jeśli dobrze pamiętam, to chyba z 6 czy 7 tam fragmentów wspomnień dało nam się z tych heimatbriefów przytoczyć. No a tutaj w książce już te wspomnienia wyglądają bardzo, bardzo poważnie i można już tak się zorientować troszkę, jak ten Orzysz, tak, wyglądał, jak po nim chodzimy. I jak wyglądało w nim życie. Książka bez wątpienia czyta się wspaniale, lekko, są to wspomnienia. Jest to już trzecia publikacja dotycząca krajobrazu kulturowego ziemi orzyskiej. Tak jest. No tak, ale te książki. Cztery. Są cztery. O czwartej powiemy w przyszłości jeszcze. Mamy przed sobą trzeci tom. No właśnie, to jest niepowtarzalne. Chyba na tle całego kraju, że taka mała gmina wydaje publikacje no niemalże naukowe dotyczące właśnie dokładnie tego mikroregionu. A to jest zasługa czyja? Naszego muzeum? Pani tam pracuje? Myślę, że na pewno gdyby muzeum nie powstało, nie byłoby takiej inicjatywy, ale to jest też kwestia tego, że tak jak w przypadku tej książki, to ukazała się pierwsza, gdzie autorami byli dr Łapo i Adam Rejkiewicz.
dotyczyła cmentarzy i pomników pierwszowojennych, druga dotycząca archeologii autorstwa doktora Łapo. No i wiedząc, że jest ten materiał, bo pani dyrektor wiedziała, że jestem stypendystką marszałka w związku z tym materiałem, spytała, czy może nie chciałabym tego przelać na papier. Jest obawa, prawda, że to będzie oceniane. I powiem szczerze, na początku bałam się podzielić z tymi z czytelnikami, zapiskami, które przysyłali do mnie ludzie, którzy pisali no, listy, bo oprócz tego, że dzielili się wspomnieniami, to zawiązała się taka nić sympatii. My sobie wysyłamy kartki świąteczne, bardzo często kontaktujemy się poprzez maile ze sobą. I to no, kwestia podzielenia się z rozmowami tak naprawdę ze znajomymi, z innymi ludźmi, na początku budziła lęk, ale no, chociażby to, że opiekę nad tym sprawował człowiek, któremu byłam w stanie zaufać, że wyjdzie z tego coś ciekawego i wartego przeczytania, jakoś zwyciężyło. Czyli ten cały cykl właściwie zawdzięczamy Muzeum Wojska, Wojskowości Ziemi Orzyskiej i redaktorowi wydawnictw muzealnych, bo tak jest napisane tutaj w stopce książki, pani dyrektor Beacie Szmankiewicz. No niewątpliwie tak. Gorąco zapraszamy do czytania publikacji. Jest do wypożyczenia w naszej Bibliotece Polany Kultury oraz można ją jeszcze kupić w muzeum. Tak. Także zapraszamy do tych dwóch miejsc, aby zapoznać się z taką subiektywną, można powiedzieć, krwistą, mięsistą, indywidualną historią naszego miasta. Dziękuję Państwu. Poczekaj, Sławek, jeszcze ja tu mam pewną rzecz do zacytowania. Przepraszam. Jeszcze proszę nie dziękować, jeszcze mamy pewnie chwilkę. O, jedno z moich ulubionych zdjęć z tym tak, fryzjerem. Dokładnie, z tym fryzjerem z ulicy Wojska Polskiego. Tak jest. Natomiast, żeby jeszcze bardziej zachęcić Państwa do sięgnięcia po tą publikację muzealną, chciałbym zacytować bardzo króciutki fragment wspomnień jednej z mieszkanek Orzysza. To jest okres międzywojenny, gdzieś tam początek XX wieku. Ona charakteryzuje Orzysz takimi oto słowami. Tak, Orzysz to było coś zobowiązującego. Na wiele mil pachniało z garnków sąsiadów. Nigdy nie śmiało się samotnie, ale też i nie płakało samotnie. Prawda, niczego nie dało się ukryć i zakamuflować. I choć współuczestnictwo może nie zawsze było szczere i prawdziwe, ale zawsze było. To dawało poczucie bezpieczeństwa. Pośpiech. Cóż mogło być śpiesznego na Mazurach? Proszę Państwa, to jest nasze miasto. My tak sobie tutaj myślimy, że to też może takie życzenie, żebyśmy się nie dali temu wlewającemu się tutaj do nas właśnie, temu pośpiechowi, temu takiemu współczesnemu życiu. Jakżeż dzisiaj denerwują się przyjezdni stojący w kolejce, gdy my, mieszkańcy, zagadujemy sprzedawczynię, prawda? Chcemy wymienić dwa słowa. Kiedyś wyjście do sklepu to nie było tylko wyjście po produkty. To była też kwestia spotkania towarzyskiego, wymiany informacji. Na ile to jeszcze u nas, w nas tutaj mieszkańcach zostało? Myślę, że na wiele jeszcze tutaj, tutaj widać. I takie smaczki między innymi, tak, jeszcze fajniejsze mamy właśnie w tej publikacji. Przepraszam za ten wstręt, nie, ale specjalnie sobie dzisiaj przygotowałem, żeby właśnie jakby tutaj ten fragment też tutaj Państwu przywołać. Ale to wspaniały epilog do tej naszej rozmowy, ponieważ przychodzi mi na myśl, że jeszcze w dobie pandemii ludzie niestety przeżywali ogromny stres po dużych miastach, a my mimo wszystko żyjemy tutaj komfortowo, w tej przyjaźni ze sobą, z ludźmi i z naturą, z tą przestrzenią, która nas otacza. No pewnie coś w tym jest. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy.
Polskie Radio. Radio Orzesz. Polskie Radio Orzesz.